Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w moim studiu dziennikarka, kulturoznawczyni, filmoznawczyni, prywatnie koleżanka ze studiów moich. Była na niższym roku, znacznie niższym. W każdym razie chciałbym dzisiaj z nią porozmawiać, ponieważ zmienia swoje zajęcie ostatnio. Chciałbym porozmawiać na temat budowy marki. Katarzyna Majewska. Serdecznie witam. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właśnie, no, jeśli mówimy o budowie marki i o dziennikarstwie, to co pani redaktor przychodzi do głowy? Przychodzi mi do głowy właściwie dość, wydawałoby się, najprostsza definicja marki. Czyli marka to przede wszystkim solidność, rzetelność i zaufanie. I na solidność, właściwie na to zaufanie, solidnością, rzetelnością pracuje się bardzo, bardzo długo, a niestety traci się to bardzo łatwo. No tak, a jaką rolę odgrywa na przykład bezstronność? Można byłoby tutaj coś takiego dookreślić? Wydaje mi się, że bezstronność zależy, o jakim obszarze dziennikarstwa mówimy, bo to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie, ale bezstronność rozumiana jako dążenie do maksymalnego obiektywizmu, do przedstawienia rzeczywiście faktów, potem oddzielenia komentarza, żeby to dla odbiorcy, widza, czytelnika, słuchacza, w zależności od redakcji, żeby to było jasne, gdzie mamy obszar faktów i gdzie mamy obszar interpretacji bądź analizy, bo wielu odbiorców rzeczywiście takiej analizy oczekuje. W tej chwili mamy ogromny zalew informacji. Tego wszystkiego jest bardzo, bardzo dużo i często jest tak, że nie chcę, bądź po prostu zwykłego lenistwa, nie chcę im się być może samemu interpretować zjawiska. Wtedy ta analiza, opinia jest bardzo potrzebna, ale wydaje mi się, że takim warunkiem koniecznym jest oddzielenie analizy opinii od faktów, od czystej informacji. No tak, czyli taki ideał BBC, który w okresie takiej ostrej polaryzacji w sieci, między innymi na Facebookach, na Twitterach, no to ten ideał BBC odchodzi jakby troszkę w cień. Niektórzy twierdzą, no przecież wszystko polega na opiniach, że nie ma czegoś takiego jak fakty. Ja jestem wychowana na tym ideale BBC, kiedy zaczynałam swoją pracę. Bardzo dawno, bo w latach 90. to szliśmy z takim właśnie kodeksem, można powiedzieć, BBC, gdzie to było właśnie bardzo wyraźnie postawione. Czyli to przede wszystkim informacja, kilka podstawowych pytań, co, gdzie, kiedy, dlaczego i wtedy jest informacja, a potem nasza opinia. Zresztą braliśmy udział w różnych kursach BBC, tutaj redaktorzy przyjeżdżali do Polski. I to był, wydawałoby się, taka droga, którą podążą polskie media. Ja rzeczywiście z takim dość, nawet teraz tak na to patrzę z wieloletniego już dystansu, z takim dużym idealizmem podchodziłam do tego zawodu, do swojej pracy. Wydawało mi się, że to jest rzeczywiście misja, że my pytamy, dociekamy, staramy się ustalić właśnie jak najwięcej faktów w imieniu naszych odbiorców. Pukamy do drzwi, do których oni być może zapukać nie mogą. Wtedy dostęp do informacji wyglądał zupełnie, zupełnie inaczej niż teraz, gdzie właściwie można powiedzieć, że wszystko, no ale też przewrotnie, w pewnym sensie nic, można znaleźć w internecie, to my byliśmy tymi oczami i uszami naszych odbiorców. I wtedy ten kod ekstremny i bardzo mocny. Tak myśleliśmy, że to, co było wcześniej, czyli przed 89 rokiem, ta taka dezinformacja, takie poczucie, że to, co oficjalnie można przeczytać, usłyszeć, to jest rzeczywiście nieprawda, ewentualnie prawda przemycona, trzeba coś czytać między wierszami. I tak liczyliśmy, że będziemy tą falą dziennikarzy, którzy rzeczywiście będą uczciwie, rzetelnie, obiektywnie pracować w imieniu widzów. No i dość szybko podejście zostało zweryfikowane. W mojej macierzystej redakcji, w której spędziłam bardzo, bardzo wiele lat, bo blisko 27, zostało to moje podejście bardzo szybko zweryfikowane, ponieważ no to chyba nie jest dla nikogo tajemnica, że naciski na media publiczne, ja pracowałam w łódzkim oddziale Telewizji Polskiej, były od zawsze. I tylko od osobowości i klasy dyrektora, redaktora naczelnego zależało, jak on z tych nacisków wybrnie. Czyli jak będzie wyglądał ten jego
balans między mocodawcami, osobami, które go na dane stanowisko powołały, a między pracą redakcji. Oczywiście bardzo wiele zależało od dziennikarzy, ich wiedzy, umiejętności, takiego poczucia słuszności, przekonania o tym, co robią. No właśnie, a z tą klasą osobowością zarządzających bywało bardzo, bardzo różnie. I pierwsze nasze protesty takie dziennikarskie to był już 96, rok 97, ponieważ dochodziło do aktów cenzurowania relacji, materiałów, gdzie na przykład nie można było pokazać protestu przed Teatrem Wielkim, ponieważ część łodzian protestowała przeciwko polityce ówczesnego prezydenta i okazało się, że było polecenie, żeby to wyciąć. Były pisma, apele i tak dalej, i tak dalej. Muszę powiedzieć, że tak to po prostu wyglądało przez wszystkie lata. No tak, zawsze jest pytanie o stopień, prawda? Bo to oczywiście pewne zjawiska, pewnie w sytuacji, kiedy nie ma tak mocno osadzonego w prawie, tak mocnej instytucji niezależnych mediów, tak jak to jest w BBC, bo w BBC tam oczywiście politycy mają niewielką rolę w obsadzaniu kierownictwa, aczkolwiek jakiś tam wpływ też mają, natomiast potem jakby I możliwość. usiłują ten wpływ wywierać, nie oszukujmy się. To nie jest tak, że tam jest po prostu fantastyczni politycy. Mówią oczywiście, róbcie co chcecie, godzimy się na wszystko, piszcie co chcecie, mówcie co chcecie. Tam tak nie ma, ale myślę, że jednak, a w ogóle pozycja zawodu dziennikarza jest lub była, bo to też zmienia się w tej chwili. Ten zawód no, od lat traci swój status i traci taką... Dziennikarze tracą bezpieczeństwo ekonomiczne, prawne też i myślę, że te możliwości wywierania wpływu na nich są wszędzie coraz większe, ale jednak tam myślę, że ta kultura i polityczna i przygotowanie polityków na krytykę, która przychodzi ze strony mediów, tam też to wygląda inaczej. No właśnie istotą jakby jakościowych mediów jest zawsze redakcja, prawda? Czyli istnienie pewnego rodzaju zespołu, który uniemożliwia no, przeniknięcie na zewnątrz złej jakości. No bo jeżeli mamy zespół złożony z kilku, kilkunastu, czasami kilkudziesięciu osób, to wtedy ta jakość jest gwarantowana no, tradycjami, ale także no, konkretnymi osobami, prawda? Więc czy mogłaby Pani coś powiedzieć na temat właśnie, jak wiele zależy od redakcji? No bo wspomniane lata 90. to jest taki okres, kiedy właściwie niszczyło się też redakcję w jakimś sensie poprzez wprowadzanie samozatrudnienia dziennikarzy, prawda? No wtedy być może jeszcze nie, to były początki. To samozatrudnienie przyszło właśnie, to były lata 2000, właściwie aż do teraz. Wielu moich kolegów w TVP Łódź, to są ludzie, którzy pracowali lat naście na umowę zlecenie, umowę o dzieło i no, z wielkim żalem żegnaliśmy tych kolegów, dlatego że nie chcieli tak naprawdę zmieniać ani pracy, ani redakcji, ale no, życie, które no, często wiele osób zaczynało w czasach studenckich, ale potem przestawaliśmy być studentami, bardzo młodymi ludźmi. Przychodziło zwyczajne życie, kiedy chciało się założyć rodzinę, czy zdobyć chociażby kredyt, możliwość kupna mieszkania. Wtedy no, wszystkie różne instytucje mówiły krótko, pytały po prostu o umowę o pracę. Więc myślę, że też dziennikarzami, którzy są na umowie o dzieło, umowę zlecenie, nie mają żadnego bezpieczeństwa ekonomicznego, takimi dziennikarzami jest przede wszystkim no, znacznie łatwiej próbować sterować i też bardzo łatwo jest próbować sterować redakcjami złożonymi z bardzo młodych ludzi. Bardzo młodych ludzi, którzy po pierwsze cieszą się, że mogą się realizować zawodowo. Po drugie, rzeczywiście nie mają takiego pewnego doświadczenia, osadzenia, też oparcia w starszych kolegach, którzy są, stoją za nimi i mówią, posłuchajcie, to jest normalne, te naciski są normalne w grupie. Nie będzie tak łatwo nas, te naszej grupy rozsadzić. Ci starsi dziennikarze mogą podpowiedzieć, jakie są sposoby, no powiedzmy, inteligentnego wyjścia z sytuacji, czyli żeby mówić o pewnych rzeczach, żeby zapraszać określonych gości, żeby dbać o to. Tak naprawdę bardzo łatwo jest manipulować, sterować redakcjami złożonymi z młodych bądź całkowicie nowych ludzi, którzy zależą od szefa. A tak jak powiedziałam wcześniej, od osobowości klasy, osoby zarządzającej zależy tak naprawdę bardzo, bardzo wiele.
Może jeszcze w ramach anegdoty, bo wydaje mi się jednak to dość ciekawe, opowiem o jednym ze swoich dyrektorów, bo przez lata swojej pracy miałam ich 17, kiedyś liczyliśmy, ilu może być dyrektorów w mediach publicznych. Czyli ta rotacja też pokazuje, co dzieje się w mediach, czyli co opcja lub jakaś tam lekkie wahnięcie, obsadzamy swojego człowieka. Muszę powiedzieć z wielką przykrością, że dotyczy to wszystkich opcji, że ten, kto ma telewizję, ten ma władzę, a ten, kto ma władzę, ma absolutne prawo do obsadzania kluczowych stanowisk. I przyszła do nas ta osoba, jeden z moich dyrektorów, była mianowana na stanowisko przez ugrupowanie, które jest, przedstawia się jako demokratyczne, liberalne, zawsze mówiło o konieczności wolności mediów. I na pierwszym zebraniu ta osoba, tak powiem dyplomatycznie, opowiedziała nam, jak powinna wyglądać rola dziennikarza telewizji publicznej. Dziennikarz ma przede wszystkim słuchać, nie zadawać pytań, ma być takim formą transmisji informacji od, wtedy chodziło o władzę samorządową, od władz samorządowych do odbiorców. Nawet wzięła mikrofon, no już wydało się, że to jest kobieta, powiedziałam tak, te końcówki. Wzięła mikrofon, pokazała nam, jak przechylić główkę, jak otworzyć oczy z zainteresowaniem, lekko rozchylić usta, jaką mamy mieć postawę i słuchać, a potem bezrefleksyjnie transmitować. I wtedy na tym pierwszym zebraniu powiedziała nam jasno, słuchajcie, telewizja jest tubą władzy. Także to nie są jakieś wymysły, to nie są jakieś skecze, anegdotki z kabaretu, no tak na przykład wyglądały nasze zebrania. No wtedy jakoś tam się broniliśmy, ale muszę powiedzieć, że no nigdy nie było to łatwe. No ja oczywiście rozumiem tutaj ten punkt widzenia i odczuwam to jako przykrość, bo ilekroć tylko słyszę no, tak zwany symetryzm, który mówi, no a za tamtych to było podobnie i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że tak, mówię tak, to jest kwestia prawdziwa, ale no do pewnego stopnia, tak? To znaczy, no na przykład, jeżeli mowa jest właśnie o tym długim trwaniu, prawie jestem prawie równolatkiem redakcji Trójki, bo Trójka powstała w 60 bodajże drugim roku, a ja jestem 66. No i odczuwam tę katastrofę, która ostatnio się wydarzyła w radiowej Trójce, jako no, uderzenie właśnie w coś, co powinno długo trwać, to znaczy coś, co długo trwało, no bo taki Kaczkowski na przykład, redaktor Kaczkowski, to była legenda sama w sobie i on był zawsze, to znaczy nawet wtedy, kiedy się zmieniały różne ekipy. I co więcej, powiedziałbym, że ja widziałbym pewną relację pomiędzy zniszczeniem marki Stadniny w Janowie i zniszczeniem marki, która ma miejsce w tej chwili, jeśli idzie o Trójkę. Co by pani powiedziała na ten temat? Znaczy ja też to obserwuję z przykrością. Trójka to dla mnie, ja z kolei taką postacią dla mnie w Trójce niezwykle ważną był Tomasz Beksiński. Filmy, o których mówił, muzykę, którą prezentował, sposób opowiadania, przedstawiania rzeczywistości. Wtedy dla bardzo młodej osoby był rzeczywiście takim no, oknem na kulturę, można tak powiedzieć. Wiele lektur, wiele filmów poznałam właśnie dzięki Tomaszowi Beksińskiemu, także mój sentyment do Trójki też jest ogromny. Rzeczywiście Piotr Kaczkowski wydawał się takim człowiekiem, instytucją, który trwał niezależnie od tego, co działo się, jak mocno wiały te wichry dziejowe. Ta sytuacja jest bardzo przykra. Jest sytuacja bardzo przykra, mamy różne opinie, różne informacje. Co więcej, te informacje zaczynają dotykać także ludzi, którzy odchodzą, odeszli wcześniej. Pojawiają się pytania, dlaczego ktoś odchodzi teraz, a nie odszedł wcześniej, czy zgadzał się na to, co było. Ta sytuacja, powiedziałam, jest bardzo przykra i dla samego środowiska dziennikarskiego i też pokazuje to, co dzieje się właściwie w mediach publicznych od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat. Nikt nie znalazł na to recepty. Pytanie o stopień tego nacisku, kiedy przychodzi ten moment, że to jest ta przysłowiowa kropla, która przepełnia czarę goryczy. No Trójka, jaka była, takiej Trójki już nie będzie po odejściu tych bardzo wielu nazwisk. Pytanie, czy ta Trójka, która powstanie, bo ja wierzę, że no, publiczna rozgłośnia Polskiego Radia to jest instytucja z bardzo długą przedwojenną tradycją, to wciąż jest zbiór niesamowitych
audycji, niesamowitych głosów. To wszystko w Archiwum Trójki jest i można sięgać po to, nawet do bardzo dawnego archiwum. Ja na przykład moim córkom puszczam przeróżne audycje, nie tylko dla orłów, i znają postać żelaznego Karła Wasyla. Także to jest dzięki właśnie Archiwum Polskiego Radia. Tylko pytanie o tym, co będzie później. Czy to nie będzie wahnięcie w drugą stronę, że jak będzie trójka kolejna, gdzie będzie kolejny nominant polityczny, to czy z kolei nie będzie wahnięcia w drugą stronę? Bo mam wrażenie, że w tej chwili ten podział sceny politycznej również jest bardzo trwałym podziałem w środowisku dziennikarskim. I to jest dla mnie bardzo trudna sytuacja, bo gdzieś mnie się wydawało zawsze, że dziennikarze relacjonują tę rzeczywistość i tak jak politycy mają swój teatr polityczny, to dziennikarze nie powinni brać w tym udziału. A w tej chwili znaczna część sceny dziennikarskiej, znaczna część dziennikarzy i to tych wielkich, głośnych nazwisk stali się w pewnym sensie, albo nawet bardzo mocno, rzecznikami określonej opcji. I to jest utrwalanie tego dramatycznego podziału. Jednym z takich osób, jeżeli pozwolisz, ja tutaj spojrzę swoją, wynotowałam sobie, Tomasz Rożek. To jest dziennikarz, który pracował w Trójce do niedawna, też odszedł. Popularyzował naukę, taką miał audycję Pytania z kosmosu. I on miał taki wpis na Facebooku, wytłumaczył, dlaczego żegna się z Trójką i napisał, że nie chce, aby mój wpis był używany do politycznych, partyjnych, jakichkolwiek rozgrywek, żeby był argumentem w pustym i niszczącym nas wszystkich sporze. I myślę, że to jego zdanie, że jego odejście z Trójki nie chce, żeby było interpretowane lub używane, może inaczej, interpretowane politycznie pewnie będzie, ale żeby było używane w sporze partyjnym, politycznym, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo mądre, bardzo rozsądne, bo myślę, że dziennikarze gdzieś jednak powinni oni mieć pewien dystans i nie brać tak czynnie udziału w ostrym sporze politycznym. No tak, zgadzam się, że dziennikarstwo od czasów powstania dziennikarstwa, czyli mniej więcej w XVIII wieku, było kojarzone przede wszystkim z ideałami bezstronności. To jest ewidentnie oświeceniowy wytwór, tak samo zresztą jak nowoczesny uniwersytet. I tutaj właśnie to pytanie, to bardzo dobry przykład z tym Rożkiem. Uwielbiałem słuchać Rożka, kiedy odwoziłem mojego syna do szkoły muzycznej, która jest w innej dzielnicy, w związku z tym zazwyczaj jadąc do pracy odwoziłem go. I wtedy właśnie Rożek akurat miał swoje i on też lubił słuchać Rożka. Rożek był popularyzatorem nauki, no ale w sytuacji, kiedy mamy polityków, i to nie tylko w Polsce, ale na przykład, bo w Polsce na przykład przypomnę, że parlament całkiem niedawno, kilka lat temu, wpuścił tak zwanych antyszczepionkowców na swoje do siebie, żeby móc na forum wygłosić te swoje nauki. Natomiast Donald Trump jest wprost bardzo mocno antynaukowy, ogranicza różne fundusze. No i na przykład Scientific American wprost pisze o tym, że nauka w Ameryce przez ekipę Donalda Trumpa jest zagrożona. Więc w tym sensie no, ja w życiu bym się nie podejrzewał, że dziennikarze Scientific American, którzy no zawsze pisali zazwyczaj o nauce, nagle zaczną pisać o Donaldzie Trumpie, a jednak zaczęli. I powiedz, jeżeli teraz ja mogę zapytać, znaczy czego to dowodzi? Może inaczej, albo ja tak sądzę, że przez jednego z prezydenta, który no być może tym prezydentem będzie trochę dłużej niż część opinii publicznej by sobie życzyła, no nie wierzę w śmierć nauki. Wydaje mi się, że to jest po prostu niemożliwe. Być może ta nauka zmieni swoje centrum na chwilę, ale myślę, że w tym świecie, w dzisiejszym świecie ta nauka nie zginie, nie zginą inteligentni, rozsądni ludzie, nie zginą ludzie, którzy będą chcieli poszukiwać prawdy, dociekać tej prawdy. Pytanie jest, czy oni z tą swoją prawdą, wiedzą, przebiją się do odbiorców i do słuchaczy. Bo to wydaje mi się, że w dobie internetu to może być bardzo trudne bądź coraz trudniejsze. W tej epoce postprawdy, fake newsa, no to może być bardzo trudne.
No właśnie, tak. To jest właśnie ten problem. Przy okazji koronawirusa tutaj bardzo wiele rzeczy wychodzi, prawda? Bo z jednej strony mieliśmy naukowców, wręcz no, ja powoływałem się na takiego Taleba, który w książce Czarny Łabędź, no, w drugim wydaniu w 2010 roku bodajże, dopisał rozdział, w którym wprost mówi, że globalizacja, że on nie wyklucza istnienia czegoś takiego jak pandemia, która przez globalizację rozpanoszy się bardzo szybko i zdewastuje wszystko. Z trzeciej strony mamy coś takiego jak kryzys klimatyczny i wprost Greta Thunberg, która mówi, no jak ja mam iść do szkoły i mam się uczyć tego, co tam mnie uczą, jak wy w ogóle macie w nosie naukę i nauka mówi, że mamy kryzys, a wy się zachowujecie tak, jakby nigdy nic. Nauka mówi, że mamy kryzys, to jest oczywiste. Wystarczy po prostu rozejrzeć się dookoła, czy pojechać w miejsca, gdzie te miejsca jeszcze kilkanaście lat temu wyglądały inaczej. Ale mamy też polityków, którzy mniej lub bardziej, ale w naszym imieniu jednak zarządzają krajami, podejmują najważniejsze decyzje. No, ci politycy chcą po prostu zdobyć i utrzymać władzę. Podejmują decyzje niekoniecznie zgodne z nauką, zdrowym rozsądkiem, tylko podejmują decyzje, które gwarantują im poparcie i przetrwanie danej kadencji, wygranie kolejnej, a najlepiej jeszcze kolejnej. I teraz jest, wydaje mi się, ogromna rola, no właśnie, chciałoby się, żeby to była ogromna rola dziennikarzy i obywateli, społeczeństwa obywatelskiego, którzy by być może, jeśli nie uniemożliwili, to tym politykom po prostu takie krótkotrwałe, koniunkturalne, czasami bezmyślne działania uniemożliwili, a myślę, że z tym u nas nie jest najlepiej. Pamiętam, no, już wiele lat temu, Czechy, w sumie nieduży kraj, wydawałoby się kraj ludzi, taki troszkę stereotyp być może, którzy są bardzo zamknięci w swojej prywatności, dbają o to, żeby mieć tę słynną daczę, kompana do zresztą fantastycznych piwiarni, że tam ponad 200 tysięcy ludzi wyszło w Pradze na ulicę w obronie mediów publicznych, ich niezależności. Ja myślę, że w Polsce jest to po prostu nie do wyobrażenia. No właśnie, bardzo przykra sprawa. No, myślę, że odchodzenie ludzi z mediów publicznych, ludzi, którzy mają doświadczenie, którzy mają rodzaj marki, mają te ideały, o których mowa, to znaczy ideały bezstronności, no, to jest znak bardzo niepokojący. No bo jeżeli będą tylko i wyłącznie. Ja nie mam nic przeciwko młodym, bo jakby młodzi to jest nasza przyszłość. I to jest. Natomiast zespoły redakcyjne i zespoły wszelakie, one muszą być wielopokoleniowe. Ta transmisja powinna trwać. Natomiast jeśli odchodzą starsi, albo są rugowani, albo są zniechęcani, no to jest no, jakiś zły znak, tak mi się wydaje. No, takie zespoły międzypokoleniowe są najlepsze, dlatego że to jest doświadczenie starszych, energia młodych. Nikt niczego lepszego nie wymyślił, ale no, powiem tak, że starymi, tak w cudzysłowie starymi, znacznie trudniej się rządzi, bo stary ma swoje zdanie, no właśnie, poparte kompetencjami, wiedzą, doświadczeniem i taki zespół złożony z osób, niekoniecznie tylko młodych, ale osób zawdzięczających stanowisko, mówiąc wprost, pozycje, możliwości realizacji danej osobie. Taki zespół jest dużo bardziej elastyczny i plastyczny. I myślę, że no ja na swojej drodze zawodowej obserwowałam ludzi, którzy dość długo walczyli. Jedni dłużej, inni krócej, ale gdzieś tam gdzieś przychodzi jakaś taka granica. No jeżeli tak jak było w moim przypadku, okazało się, że nie mogę robić bardzo wielu rzeczy, a właściwie niczego z tego, na czym się znam. Tego nie, tego nie, tego nie, tego nie. Mówię tutaj o wydawaniu programów, prowadzeniu programów, współdecydowaniu o tym, co dzieje się w redakcji, byciu wydawcą. To wtedy pomyślałam sobie, no okej, to już jest ten moment dla mnie. Przyszedł czas, żeby poszukać czegoś innego. Bo tak jak mówię, przez te całe lata wszystko zależało od klasy osobowości dyrektora. Bo miałam także dyrektora bardzo prawicowego z przekonań, konserwatywnego od lat, który mówi o tym głośno, publicznie i
Za tego dyrektora mieliśmy normalną redakcję. Oczywiście ścieraliśmy się, dyskutowaliśmy, czasami bardzo burzliwie, ale na przykład jak był czarny protest, czarny marsz, to w studiu, jako rozmówców, miałam przedstawiciela organizacji bardzo konserwatywnej, który chce zaostrzenia ustawy aborcyjnej i miałam przedstawicielkę Stowarzyszenia Dziewuchy Dziewuchom. Co więcej, ta dziewczyna powiedziała do was, czyli wtedy do TVP Łódź przyjdę, bo wy informujecie normalnie, czyli mówicie o faktach. I tak było. Gdzieś myślę, że w którymś momencie, w różnych redakcjach, w różnych miejscach w Polsce przychodzi taki moment dla każdego człowieka, być może inny, którym decyduje, żeby pójść po prostu swoją drogą. No właśnie, a nie tylko starszymi się źle zarządza, to znaczy nieporęcznie, tak, tacy starsi z doświadczeniem są nieporęczni, ale również bardziej wykształceni. No, pani redaktor jest kulturoznawczynią, jest dziennikarzem, ale też miała różne studia podyplomowe, kursy właśnie prowadzone przez BBC, no więc jest to jakiś majątek, prawda? Jeżeli moglibyśmy powtórzyć pytanie, ponieważ bardzo tutaj szwankują moje, nie wiem czy moje, ale nie usłyszałam tego pytania. Oczywiście pani się w tej chwili też zniknęła pani z mojego ekranu, więc jeszcze raz zapytam. Nie tylko starszymi się mniej poręcznie steruje, to znaczy oni są mniej poręczni, ale również bardziej wykształceni. Jeżeli ktoś, tak jak na przykład pani, nie jest tylko kulturoznawczynią, ale ma również doświadczenie inne, czyli na przykład studia podyplomowe, o ile wiem, to były gender studies, BBC szkoliło panią w dziennikarstwie, więc ten bagaż w postaci majątku, kapitału, wiedzy, to też jest pewnego rodzaju przeszkoda w sterowalności, prawda? Jeśli dobrze zrozumiałam, bo coś przerywało, chodziło o przygotowanie młodych ludzi, tak, do wejścia do pracy. W jaki sposób oni, jak ukształtowani wychodzą z uniwersytetów, tak? Dobrze zrozumiałam pytanie? No nie do końca, ale może. Bo bardzo, tak, było po prostu przerywać dźwięk. Bo chodziło o to, że jest, że oprócz tego, jakby, że starszymi się słabiej steruje, to steruje się też lepiej, mniej wykształconymi, tak? To prawda w znacznym stopniu, to prawda, bo jednak wykształcenie daje nam przede wszystkim bazę własną, lektur, wiedzy. Też wykształcenie daje nam taką postawę poszukiwawczą i poznawczą. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby gdzieś tam nie poprzestać na tym, co kiedyś usłyszeliśmy, czegoś dowiedzieliśmy, tylko żeby taką poznawczą postawę, ciekawość, takie dążenie do zrozumienia istoty sprawy utrzymać przez całe życie. I rozmawialiśmy no, kiedyś tam w rozmowie telefonicznej o oświeceniu kantowskim i chciałabym to przywołać, bo takie oświecenie dla Kanta jest dojrzałością, a z kolei to jeszcze tak, niepełnoletność. Niepełnoletność to jest niemożność samodzielnego używania rozumu. I niesamowicie mnie się ta definicja dojrzałości czy pełnoletności, niepełnoletności podoba, bo też Kant mówi o tak zwanej winie zawinionej. I zawiniona wina niepełnoletności jest wtedy, kiedy mamy rozum, ale nie mamy odwagi, żeby go używać samodzielnie, bez kierownictwa. I mnie się wydaje, że to jest po prostu szalenie ważne, bardzo bliska mi definicja dojrzałości, pełnoletności, oświecenia właśnie. I no tak, tej odwagi jest potrzeba, dlatego że po pierwsze w dążeniu do zrozumienia, a to jest czasami trudne, szczególnie właśnie w dobie internetu, gdzie mamy krótką informację, trzy zdania, wszystko jasne, jasny obraz rzeczywistości, zgadzamy się sami ze sobą, jeszcze z najbliższym otoczeniem i najlepiej z dziennikarzami, którzy nam to podają, no to już jest pełnia szczęścia. Tylko to jest taka bańka, w której wszyscy się poklepują po plecach, utwierdzają we własnej wizji rzeczywistości. Pytanie, czy jest to pełny obraz, czy jest to obraz prawdziwy. Na pewno dla mnie pozbawiony jest takiej ciekawości, chęci zajrzenia tam, gdzie są ludzie, którzy być może myślą inaczej, być może widzą coś inaczej, a na przykład to może być szalenie wzbogacające, znacznie bardziej prawdziwe.
I dlatego myślę, że to samodzielne używanie rozumu, oprócz tej bazy, jaką daje wykształcenie, to takie krytyczne myślenie jest bardzo ważne. I to w jakimś sensie dla mnie jest takim rodzajem zabezpieczenia, że być może nie będziemy tak łatwo sterowalni, być może tak łatwo nie uwierzymy różnym osobom, które bardzo chciałyby tak wziąć takie guziczki i tak naszymi mózgami sterować. Bardzo dziękuję naprawdę za to, za tę puentę. Przypomnę, że oświecenie kantowskie to jest odważ się myśleć samodzielnie. Sapere aude to było wybite na medalach w oświeceniu polskim również. Odważ się myśleć. No i tym właśnie myślę takim, tak, to jest bardzo dobra puenta dla naszej rozmowy. Serdecznie dziękuję za tę oświeconą rozmowę. I za samodzielność myślenia, za no, bardzo dobry znak tego, że Uniwersytet Łódzki też ma bardzo dobrych absolwentów, którzy nie cofają się przed odwagą myślenia. Także wielkie dzięki. Bardzo dziękuję za rozmowę i też Kant wskazywał, że oprócz odwagi, rozumu, oczywiście odwagi, bardzo potrzebna jest decyzja. Decyzja, żeby po prostu z tego skorzystać, także zachęcam wszystkich. Serdecznie dziękuję jeszcze raz. W takim razie do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia.